Czołem ludziska, z tej strony Staszek i Szynka. Gramy dalej w Moving Out i pokazujemy wam na początek ciekawą rzecz, którą odkryliśmy po zagraniu poprzednio. Czyli podczas kiedy będziecie uruchamiać grę, mamy coś takiego jak tryb wspomagany. Się zastanawialiśmy ostatnio, co to jest. Zobaczcie, jakie są fajne rzeczy. Dla tych, którzy uznają, że gra jest za trudna, albo jakieś aspekty chcą wyłączyć, żeby się bardziej bawić tą grą, to zobaczcie, co tutaj można zrobić. Zwiększyć limit czasu, można znikać przedmioty w ciężarówce, co jest moim zdaniem bardzo spoko. Na przypadku, kiedy rzeczywiście wkurza cię to, że ciągle musisz wrzucać te rzeczy i one ciągle wypadają z tej ciężarówki. A już nie? Szczególnie jak trafisz na jakiś poziom, który jest tak masakryczny, jak bywają czasami na przykład w Overcooked. No później mogą być takie masakryczne. Gdzie chcesz to włączyć tylko po to, żeby ominąć ten poziom. Nie wiem tylko, czy jest, czy to coś, te wszystkie rzeczy jak się włącza, to czy achievementy przestają być zbierane, czy nie. Tego niestety nie wiem, nie mam pojęcia. Nie sprawdzaliśmy, więc tylko wam pokazujemy, co jest. Możemy też pomijać poziomy, zobaczcie, jak się nie uda. I też lżejsze przedmioty 2G. To nie wiem, czy to znaczą 2G, czy to jest coś związane, że dwie osoby trzymają, czy co? Nie wiem. No na pewno dwuosobowe być może. Lżejsze. Tak. Więc my oczywiście nie bierzemy żadnych ułatwień na razie, jeszcze się nie pogryźliśmy, nie zabiliśmy, choć dramy oczywiście się szerzą w tej grze i myślę, że u was też się będą szerzyć. Jedziemy, widzę, że postacie są zapisane, nie wiem, czy chcesz zmieniać, czy nie, czy jedziemy ze starymi. Nie, mogą być takie. Mogą zostać człowiek, suchar i ruda, po prostu, więc czekam. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tu widzieliśmy też, że jest jakiś sprzęt z czarnym kotem, ciekawe, czy da się go zdobyć. Czy chcesz jakiś poprzedni poziom na rozruch, czy jedziemy od razu z nowymi? Nie, no możemy z nowymi. No dobra. Nie graliśmy, tak? Nie graliśmy od ostatniego nagrania, nie było czasu nawet na to. Może pod następnym, po dzisiejszym nagraniu będzie więcej chwil na to. Jedziemy za... to co? Mieszkanie Jerego teraz miało być chyba, tak? Widzę możliwe. Tutaj. Co my tu mamy? 15 przedmiotów w 3 minuty na złoto, chciałbym zauważyć. What? A, bo tu jest pięterko, zobacz. Czyli dużo rzucania przez okno będzie w takim wypadku. Okay. Spoko, nie ma problemu, mogę rzucać. Ja wiem, że możesz rzucać. Przeprowadzko, co? Nie wiem, jakieś trudne słowo było. O co chodzi z chrupkami do pakowania? Nie wyglądają jak chrupki, ale ani nie smakują jak chrupki. Szef jest najzabawniejszy. Teksty tutaj są najzabawniejsze również. Powinien być kabareciarzem. Jak to w komentarzach byście ujęli? Super cringe! A zobacz, a co tam jest coś uszkodzone? Co to? A, to są te łamliwe! Czyli jedna osoba będzie musiała łapać, jak druga jej rzuca przez okno. Już widzę, jak nam to świetnie wyjdzie. Ty będziesz rzucać, ja będę łapać. Zmienimy się. Ładna czyli... kanapa granatowa. Czyli mogliby nam taką dać. Zaczynamy od tego, że wyrzucamy na początku łóżko i kanapę, tak? Bo to są najcięższe rzeczy, zobacz, reszta jest lekka. Ale jest też dużo łamliwych rzeczy, więc idziemy razem. Go, kanapa i łóżko. I jedziemy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Jakieś tutaj rzeczy spadają. Dobra, jakieś stoliki. Dobra, kanapa? No dobra, kanapa. Prawy trigger, pamiętasz? Stawiamy się przez okno. Tutaj obok stań i rzucamy przez okno. Uwaga, X. No, i tak samo z łóżkiem. Nie było najgorzej. Poszło nieźle, jak na brak rozgrzania. Dobra, ja łapię łóżko z tej strony. Nawet nie ma chyba znaczenia, jak... Myślę, że musisz stanąć z boku. Myślałem, że nie ma znaczenia... A, bo chcesz tędy wyrzucać. Faktycznie, tu jest okno, nie zauważyłem tu okna. Masz rację, dobra. I teraz wszystkie rzeczy, które nie są łamliwe, pamiętaj. Okej. O, tu jeszcze do wyrzucenia, chodź, jeszcze jest ta ława. Co? To, co trzymam, jest do wyrzucenia też. Bokiem stańmy i... X. Nie tam. Nie tam, zupełnie nie tam. Ja się dostosuję. Dobra. Ja jestem gotowy na X. Nie stoimy bokiem? Dlaczego gra nie wychwytuje, że bokiem stoimy? Jeszcze raz. Tak X. To sobie możemy, czekaj. Tak to trzeba zrobić. Nie, no ale to nie ma znaczenia, jak złapiemy. Najwyraźniej trzeba po ma. Dwóch stronach złapać po prostu. Dobra, bo to dużo czasu tracimy na tym jednym meblu. I sru, poszło. Dobra. To teraz jak tam rzeczy wyglądają? Coś jakieś ciężkie, bo jak są tu ciężkie szkło, to... szkło, tu jakieś coś. Wyrzucam te elektroniczne, które... Tak, no są narysowane jest nawet. Gdzie tu jest wyjście? A, tu. Nie, ale nie ma sensu. No dobrze, to co? To rozumiem, że ty chcesz łapać, tak? Teraz jak to będę rzucał? No. Jeszcze lodówka albo została. Albo możemy wstawić te duże meble teraz. Dobra, ja będę ci rzucał w takie. Ja przez okno nie wiem, czy jak spadnę. Czekaj, uważaj. Tam, gdzie jest X. Musisz iść tam, gdzie jest X, żeby złapać. I rzucam. Wystarczy, że... Albo nie. Wystarczy, że trzymasz trigger, pamiętaj, nie musisz nic więcej trzymać. Rzucam. Łap.
Pięknie. Dobra, rzucam ci kolejne rzeczy. Chyba co się dzieje? One się niszczą, zanim jeszcze je dotknę nawet. Bo one takie głupie są, kruche. One są mega kruche. Uwaga, tam gdzie X idź. Mhm. Myślałem, że jednak powinieneś rzucać. Dobra, uwaga jeszcze. Co się stało? Ja nie kazałem mu rzucać. No widzisz, no tak miło. Może tędy rzucę jeszcze. O, tam gdzie stoisz. Dobrze, ładnie. I od razu możesz to zanosić? W sumie nie wiem, czy na samochodu od razu? No halo? A, poczekam. Dobra, już. Trzeba jakoś czasowo o wiele bardziej ogarnąć to, bo tutaj mogę zejść do ciebie, tutaj mogę zejść. To możemy wnieść łóżko. Dawaj łóżko. O, wziąłem coś, co nie jest łóżkiem. Coś nie gra. Dobra. Łóżko gdzieś tu na bok, okej, okay, dobra, kanapa. Weź, bo w 3 minuty da się zrobić... Wiesz, że zniszczyłaś w tym momencie. Wiem. Dobra. Tutaj da się to w 3 minuty zrobić. Na złoto. My już mamy 3 minuty i nie jesteśmy nawet blisko. Dobra. Ale to jest pierwszy poziom dzisiaj, to wiesz. To prawda, to ja po prostu tam się podnosić też tutaj rzeczy, które się psują. To co, ty idziesz na górę i rzucasz. Idę zobaczyć, co jeszcze. To się zepsuło? Mam nadzieję, że nie. To jeszcze jest telewizor jeszcze jest do wyniesienia. O kurcze. O, to jeszcze lodówka. Wiesz co, mam, tak, lodówka też, idę ci pomóc lodówką, ale wiesz co, może da się. Dorzucić? No, halo, z lodówką, no dobra, co już, jest? Co się da? Łamliwe rzeczy. Zeskoczyć z nimi po prostu. Dobra, lodówka trzeba z daleka. Jeszcze dalej. Dalej, bo musimy rzucić pod kątem, prostopadle. Uwaga. Ilu? Dobra, lodówka poszła. Telewizor tak samo. Nawet na srebro nam się nie uda pewnie. Ten telewizor to mnie zawsze denerwuje, że on się tak dziwnie gibie. Dobra. Stańmy dalej. I... rzut. Dobra, takie mam pomysł. Biorę i skaczę z tym. Skacz. I zobacz. Widzisz, nie zniszczyło się. Czyli to jest też sposób. I już brąz. Już dziewczyny lubią brąz. Dobra, razem lodówka. Wow, jaki fart! Rzuć mi teraz coś, ja spróbuję złapać. Ale ja muszę widzieć X, bo ty rzucasz, nawet nie widzę, gdzie rzucasz. Masz. Dobra, okej. Okay. Dobra, mam. Więc ja mogę też to rzucić? Pytanie, czy ja mogę rzucić? Czekajcie. O Jezu, nie! Dlaczego? Co za głupi głupek! Masz. Powiem szczerze, że interfejs tu jeszcze... O Jezu, czy ty chcesz dorzucić? No, no, czekam. Czy da się rzucić to jeszcze bardziej tutaj? Da się. A jak się rzuci w środku, to nawet da radę. Dobra. I teraz schodź lodówkę. Skacz przez okno. Skacz przez okno! Patrzę, że coś jeszcze jest. Już wszystko. Zobacz. 14 na 15 lodówka czeka. I wnosimy ją i koniec. No dobra, ale... A flaming? Flaming nie był potrzebny. O Jezu. A, chyba coś mi się uszkodziło w kostce. Jak to jest ze zwolnieniami chorobowymi? Ale to nie jest choroba, to jest uszkodzenie, a nie mamy zwolnień uszkodzeniowych, Boże, chorobowych... To brzmi, jakbyś ty pisał te teksty. Dziękuję ci bardzo, no. Chyba jakbyś ty pisała. Ale riposta rob. W każdym razie... nie stłucz szkła, nie stłucz żadnych przedmiotów, wykąp... Co? Okay. Wykąp ptaka? Przepraszam ta bardzo. Gra prosi o dziwne rzeczy. Dlaczego ta gra każe mi wykąpać ptaka? Upsi, jest tytuł, dobra. Powiem szczerze, no to był niby łatwy poziom, a kurczę... Dużo rzucania. Albo rzeczywiście trzeba skakać z tymi rzeczami łamliwymi. Dzwoni więcej prestiżowych klientów, niedługo będziemy największą firmą przeprowadzkową w mieście. Biedni ludzie. O Jezu. Kasa de Cliff. Jedziemy. Do kasa de Cliff. Jedźmy. Wiesz, co tu się dzieje w ogóle? Dom rozkoszy? Dobra, zobaczmy. O Jezu. 22 przedmioty do wyniesienia. O, jest basen. Jest basen na środku. Rzucaj i łap delikatne, żeby oszczędzić. Aha. No i takie proste. Pamiętaj, podnoś plecami, nie ramionami. A nie odwrotnie? A co mówi podręcznik BHP? Nie dostaliśmy podręczników BHP. Haha, klient czeka dalej, drużyno. Te teksty są inne. Dobra, zobacz, mamy łóżko z samej góry tutaj. O, jakie schodki na zewnątrz. Mamy łóżko, widzę, że stół jest ciężki, jakieś komody tu też. O Jezu, ile tu jest rzeczy. Zobacz, co tu jest do wyniesienia. Czy ty widzisz tę długą sofę obok bilardu? To będzie wesołe. O matko. No dobra, to jest wykonalne. Okej, to czy zaczynamy od czego?
Nie wiem. To i chodźmy. Wejdźmy w ogóle. Pokój nad ciężarówką z tymi. Dlaczego wibrował mi pad? Nie wiem. Może trafiliśmy na coś, co wibruje. On tutaj zaczął zrzucać rzeczy pod przede wszystkim. Jezu, o Jezu. Tu jest różne. Samo spadło. Matko. Dobra, jedziemy z tym łóżkiem. Od razu go rzucimy, myślę. Uwaga. Rzut. I. Jeps. No. No, pięknie. Może być. Może być, jedziemy dalej. A tu jeszcze jest ten. Rzucaj, coś? Rzucaj, bo to też trzeba tam dalej rzucać kolejne rzeczy. O, na razie to ja zeszłam. Czy ty spadłaś? Tak, ale pudełko nie. O Jezu, to jest lodówka do wyniesienia, o nie. A, bo rozwaliłam poręcz, to dlatego. O, tu jest przejście skrótem, o patrz, nie zauważyłem go wcześniej. Oj. Chodź, bo wyniesiemy jakieś ciężkie dobra, rzeczy. Już. Znowu spadłaś? Tak. Co tu jest do wyniesienia? Nie, dobra, to tutaj jest... Lodówka. Tak. To się nazywa. Tam są drzwi od góry. Jezu, jak ty... Jakimi ty wejściami tu działasz? Idziemy z tą lodówką. Ja też trzeba nią rzucić. Ale... Spadłeś nie o to mi lodówką? Chodziło. No spadliśmy. No chodź, jeszcze wrzucimy tę lodówkę. Bo trzeba to wrzucać, te ciężkie rzeczy tutaj jakoś lepiej układać. Dobra, lodówka. To może, poczekaj, poprawimy też sofę. Dobra, mi się wydaje, że nawet mamy większą trochę tą. Ło, tak można było wejść. To jest dobre. Co tu jeszcze jest do wyniesienia? Jakieś małe rzeczy. Wrzucam przez okno. Jest ta kanapa i stół. A, uwaga, to elektroniczne wrzuciłem do wody, więc to... z tą kanapą może, co? Dobra, to idę. Tylko teraz jak? Wrzucamy? A teraz się poczekaj. Poczekaj, poczekaj. Chcę zobaczyć, czy da się podskoczyć z nią. Nie no, gdzie chcesz skakać z kanapą? Nie no, ma szansy. No, patrzę, czy się da. W życiu. Dobra, idę. Czyli klasycznie wynosimy kanapę, rozumiem, dobra. I tu ją można. No idziesz, wrócić. idziesz ze mną. Idę. Idziesz. Ale... A to co, ja spadłem, że niby? No. A to czemu ze mną nie schodzisz, nic rzucasz? Chciałam ją rzucić, a ty gdzieś tam w ogóle poszedłeś. A ja chciałam znieść. Musimy się dogadać, co chcemy robić w tym takim wypadku. Bo ja czekałem, aż ze mną pójdziesz. Dobra, tu powrzucam jeszcze jakieś śmieci. Jeszcze jakieś elektronika została. O Jezu, tam jeszcze jakiś... Ty, tu jeszcze piłeczkę trzeba! O nie! Tu jest piłeczka jeszcze, zobacz, do zebrania. Ty bierzesz jakąś ciężką rzecz od razu. Wzięłam stół. Piłeczka. Ja ci pomóc ze stołem. Okej. No musisz jakoś wyjść z nim najpierw. Czy te drzwi mogą nie przeszkadzać? Rzucamy, rzucam. Właśnie teraz chciałem rzucić już, skoro rzeczywiście rzut jest no to dawaj, rzucam. Inteligentniejszy. Uwaga. I... Nie wiem, czy... Dobra. Dobra, stamtąd i tak będzie łatwiej. No nie wiem. Drugi stół. Dobra, chciałam mieć po duży stół. Na razie go wynieśmy, tak. Tędy. Łatwiej było przez okno, ale co, co jest? Tam? Przez jakie okno? Może jak jednak to... tędy. No to zobaczmy, czy w ogóle jesteś w stanie rzucić przez blat? Jakbyś X przeszedł. X? Co ty robisz? A no gdzie ty idę. Chcesz iść? Przez jakie okno? No przez A to, to powiedz okno. Mi, jakie okno. Tam też jest okno, myślałem, chcesz okno tamto rzucić. Ale przez rzucić. Okno to jest bliżej wyjścia. No to przez taras. Sru. To nie taras, poszło. To sypialnia. Niech była. Będzie, no cokolwiek. Ja nie wiedziałem, o które okno ci chodzi. Dobra, biorę Teo i też rzucę przez okno. O Jezu, jaki to jest labirynt jeszcze przy tym oknie. Sru. Poszło. Dobra. Masz telewizor? Wynosisz sama? Dam radę. Jak dam wolisz. Radę. Okej. Okay. Biorę pudełko. No wiesz co, tu musimy wynieść tę długą... O Jezu, ta długa sofa jest jakaś chora psychicznie. W ogóle, to... Idę. Zobaczysz zaraz, co chodzi z tą sofą, zobacz. O, ona jest taką glizdą. Ona jest glizdą. O Jezu, bierz. Ja chciałam stół do bilarda, byłoby łatwiej najpierw go wynieść. Co, a stół do bilarda? Stół do bilarda nie jest do wyniesienia. A, nie trzeba, co ty sobie wymyśliłaś? No to idziemy stąd. Ale jak? No, jak o tak? Lećmy, tak. A ja zafiziłem się, o Jezus, jaka glizda, o matko. Wnieśmy ją od razu, myślę. Jezu. O matko. Idziesz? Idę. Na coś się nie mogę przejść. Kurczę. No, ale... No, próbuję to wciągnąć. Zatknąłeś, a już było zaliczone. Dobra, jest. Uff, okej. Okay. To małe rzeczy na koniec. Jakaś tam rzecz, tu jakiś telewizor jeszcze leży. Tak, leży telewizor. To trzeba razem go wrzucić. O Jezu, ile tam jest jeszcze rzeczy. Zostawiam go. Już prawie. Dobra, ile jeszcze zostało rzeczy? Mamy 14 rzeczy dopiero? Co tam się dzieje? No, wrzuciłam. Konsola do gier. No, chciałam, żebyś mi pomogła. Czemu spadasz? No to szkoda czasu. Zaraz. No to ja tego sam nie wezmę. No już idę, no. Co to? Ten samochód zjechał po prostu. Fajnie.
Na głowy. Dawaj za konsolę. Wydaje, że musimy naprawdę rzucić. Ale nie ze sobą. No to trudno. Dobrze. Trudno. Co ty chcesz ją wnieść dalej? No i tak ją trzeba wnieść. To idziemy. I rzucamy? Rzucamy. Będzie łatwiej. Rzut. Leci. Chyba, że wypadnie z drugiej strony. Ekstra. Ech. Dlatego to jest tak dobry kąt. Badanie jest ważne. No chociaż na srebro. Ta gra jest trudna. Nie jak wiem. Jak się jej nie utrudnia, to nie jest tak źle. No, jak się współpracuje, ustala, co robimy. No, dlatego ustalaj. No to chodź, rzucimy. No właśnie, no to właśnie, dlatego idę. To ja zobaczę, co tu jeszcze jest do wniesienia. Tak, jest coś jednoosobowego, to wrzucaj. Jest jeszcze jedna, musisz jeszcze przyjść tu do mnie. Dobra, tu jest jeszcze jedna konsola, potrzebuję cię tu na górze. Stół wypadł, bo stół tego przeszkadza, stół nie jest potrzebny. Słyszysz? Tak. Potrzebuję cię na górze. Bo inaczej nie zniosę tej gry. Co ty próbujesz? Ja pierniczę. Jakimi ty ścieżkami chodzisz po prostu? Skutecznymi. Rebel po prostu maksymalny. Dobra, ustawmy się tak, żeby rzucić to. O, rzucamy. Najgorszy rzut, ale dał radę. Weź stań tam z dobra, okej. Okay. Gra, jeżeli musicie zagrać. Musicie zagrać, wypadło, żeby zrozumieć, jaki jest tutaj poziom trudności w tej grze. Bo ciężko go opisać. To nie jest łatwa przeprawa. Tu naprawdę jest potrzebne większe zgranie niż w Overcooked. Tam każdy miał swoją rolę, tutaj za bardzo bez podziału na rolę. O, to już koniec? Tak. Ustalanie ciężko jest. Organizacja przeprowadzek z tobą to najlepsze, co można robić w życiu. To była ostatnia rzecz, którą byś powiedziała w jakiejkolwiek grze ze mną. A nie pływanie z delfinami na tajemniczej plaży pod gwiazdami? Albo zdobywanie zaufania... Wiesz co? Męczące są to teksty. To sądzę o tych tekstach, no. Mam je codziennie. Świetnie. Jezu, dwa razy... No dobra. 7. Kto wypuścił gęś? Dla ciebie nie ma schodów. O! Ukryty! Ukryty bonus okna. Zrobiliśmy. Tłuczenie okien. No dobrze. Ale boję się, że te poziomy będą eskalować z każdym rzeczywiście jednym. W Overcooked było tyle przyjemnie, że to rzeczywiście jakby ta skala trudności... Każdy miał swoje zadanie i można było jakoś sobie pomagać, tak? A tutaj... Nie wiem, czy jesteśmy w stanie zrobić wszystko na złote czasy. Ale ta gra nie jest taka nie trudna, współpracując, no proszę cię. Ale to trzeba mieć jakiś plan. Pobudka Słoneczko przedstawia najnowszego pracownika, to Sunny. Co to jest? Czy to jest jajko sadzone? Tak wygląda. Człowiek jajko sadzone, wspaniale! Nadchodzą kolejne telefony, ten klient potrzebuje pomocy z przeniesieniem kilku rzeczy. Uwielbiam rzeczy. Domek letni, a wygląda jakby tam był... Myślałem, że to jest śnieg. Śnieżny. Tak, a to jest piasek chyba. Spróbujmy. Czy ten... O, rozjechałeś bałwanka. No cóż, stanął mi na drodze, tego rozjechałem, o Boże. Wiesz co, tu już będziemy zjeżdżać na dupach. Jak zamrzycie. To fajna wizja. I dlaczego w domu letnim jest śnieg? To mnie ciekawi. Bo ktoś ma problem. Elegancki domek wakacyjny. No ale domek letni, a tu jest śnieg, no ewidentnie. Może chodziło o summer house, w sensie właśnie domek wakacyjny, a nie domek letni. Myślisz, że źle przetłumaczone? Nieprecyzyjnie? Myślę, że ktoś troszkę zgubił kontekst. Dobra. To co? Tam jakiś kosz jeszcze widzę, ciekawe, czy będzie jakiś quest z wbiciem... Masz rację, tędy nie wejdę za szybko, ale dam się jakoś da wejść, tylko że trzeba się jakoś rozpędzić o, chyba. O, tu się stół wynosi, krzesełko. No to jedziemy, stół, rzućmy stół ze śniegiem. Uwaga. Rzućmy, a nie zjedźmy ale nie z nim. Mnie! No chodziło też by rzucić, a ty zjechałaś. A ja dostałam tym stołem. Śniegiem? Sru. O, trafiłem. To co, wyrzucamy stół? Ty będziesz zjeżdżać z tymi wszystkimi rzeczami, dobrze. Skoro tak wolisz. No nie taki był plan, ale tu od razu człowiek zjeżdża. Łe! No właśnie dokładnie o to chodziło. Halo! Dobra, to wiesz co, to czy ja tu będę wrzucał może rzeczy? Że dobrze byłoby na początku naprawdę te najcięższe tutaj skombinować. A sam nie dam rady. Dobra, to co? Idziemy po to łóżko na początek. I kanapę. Idziemy po łóżko i... Dobra, no to jest właśnie to.
Może da się to zepchnąć. O, to samo może zjeżdżać jeszcze. Okej, okay. Stół? Ty zepchniesz sama stół? Kanapa? Moment. No właśnie tam, zaklinowała się. Trzeba by to w ogóle zacząć pakować do tego samochodu. Dlatego trzeba by zacząć od rzucenia łóżka. Najcięższe jest największe. Nie wiem jak nam to się uda, ale trzeba go po prostu wrzucić. Zepchnąć. I schodzimy, idziemy to popakować. Wnosimy. Dobra, jest łóżko. Teraz wnosimy stolik, powiedzmy. Stolik, chociaż trzeba by go dopchnąć. Trzeba jakoś zapakować sensownie. Jak ja wyjdę. Już tak. Niech będzie. Tu mamy jeszcze długą sofę. Jest też telewizor. Cały czas tam aha, kładasz. Jeszcze sofa. Jakoś z drugiej strony jeszcze odepchnąć. Tak do boku. Tak to ma więcej sensu. Okej, okay. I teraz można chyba wrzucać jakieś mniejsze rzeczy już na wierzch. Jeszcze stoliki są. Tak. To trzeba wrzucać razem, myślę, te ciężkie rzeczy na górę. Dawaj stolik na 3-4. Sami łapie z innej. Dobra, już teraz trzeba go wciągnąć. Dobra. I ten telewizor może rzućmy. I. No, powiedzmy. No, chodziło mi o rzut z telewizorem. Dobra, idę zobaczyć, co tam jeszcze na górze jest do wzięcia, bo jeszcze jest jeszcze 13 przedmiotów. Sporo. Zobaczmy, co tu jeszcze jest do zrobienia. To chyba już tylko małe na szczęście, jeśli dobrze pamiętam. A nie, jeszcze mamy dwie sofy, o nie. O. Są dwie sofy. Także tu na razie zrzucam. Ale są też sofy, to poczekam na ciebie. Mikrofalówka, jakieś pudełko, no dawaj też pokażę. Sofy. To którędy? Tędy? A to można tędy, faktycznie, rzućmy. Właśnie to trzeba nie bokiem. Można. Można. Rzućmy X bokiem. Bokiem. I trzeba tak, żeby być bokiem idealnie do rzutu. O! Okej, okay. I to się da chyba zepchnąć. Ja to zepchnę może, a tu jeszcze są do zniszczenia te, dobra. Bo jeszcze chodziło o to, że trzeba to zrzucić, bo inaczej jak to nie zrzucimy, to... O, tu poniszczę, aha, okej. Okay. Ło! Dobra, poszło. Ale tu muszę poczekać na ciebie w takim wypadku. Tu jest w ogóle... Czy ty próbujesz wejść śniegiem? To się da? Da się, jak się ale jak już zaczniesz chyba spadać i zjeżdżać, to nie wrócisz pod okay, górkę. Czyli innym słowie trzeba inercję brać. Dobra, rzucamy. Sru. O! Pięknie, dobra. Następna rzecz to mikrofalówka. Jakieś pudła tam jeszcze są. To jest fajny poziom, powiem szczerze. Pomyślany, ciekawie. Ale no na złoto się nie uda. Ale może na srebro. Co jeszcze jest do wzięcia stąd? Krzesło. To wszystko. Chyba krzesło jest ostatnie. Więc może nam się by udało? No dobra, no to jedziemy. Dobra, rzucamy teraz... aha, dobra, wzięłaś kanapę. No dawaj, dawaj. Chcę ją rzucić. Rzućmy na... No, to zobacz, ile jest miejsca zajętego już. Jezu, dobra, fotel drugi. Sru. Dobra, teraz pojedyncze rzeczy, jak możesz, to też wrzucaj. Tylko, że tu nie zawsze się da. Dobra, to stolik jest dwuosobowy. Damy radę na srebro. Damy radę na srebro. Wiesz co? Powiem ci, że jest nawet o Jezu, nie! Dlaczego stolik mi się... Nie chciałem stolika brać. Ciężko będzie wrzucić je tam. A jeszcze co ciekawe, jest też inny problem. Wypadł stolik. Co jeszcze jest do wzięcia? Albo się wrzuci go. Piłka. Właśnie ciężko jest wrzucać teraz już te rzeczy. One się odbijają, zobaczysz. Okay. O Jezus Maria, piłka! Dobra, chodź, wrzucimy ten stolik. Dobra. To bokiem. Okej. Okay. Bliżej, bliżej, bliżej do samochodu i... Ha! Dobrze. Tak samo okay. Ten mały stolik trzeba wrzucić. Damy radę. Mamy 30 sekund na to, żeby to zrobić. Stolik. Już. Wrzucaj.
Dobra. O Jezu, to tak głupie. Nie, nie lubię tego. Dobra, no bokiem, bokiem, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, jest. I rzucamy. Pięknie. Co jeszcze zostało? Tu jeszcze coś jest. Rzucam. Rzucaj. No. Pierdziliłem się do środka z tym. O matko. Jest srebro. Masz urodziny, fajnie, wszystkie najlepsze. I znowu mnie wziął i zostawił. O rany. Znaczy tak, bo próbuję zrozumieć, czy to jest gra do prowadzenia serii. To pojeździ na snowboardzie. To nie do końca od nas zależy, to raczej od tych, którzy oglądają. Tak, ale powiem ci, że... Kurczę, spodziewałem się, że to naprawdę będzie... Bo ta gra jest fajna, ale ona wymaga od samego początku mnóstwa takiego skupienia, jeżeli chce się zaliczać na najlepsze czasy. Gdyby nie mieć w ogóle presji czasu, stwierdzić, olewamy czas, to... To tylko wtedy można zrobić materiał typowo do pośmiania. Chyba wtedy tak, bo tak to jest naprawdę dużo tutaj... A znowu wtedy nic akcji. Się ciekawego nie pokaże, no bo... No bo co, no? No, wiesz co, może zróbmy dla odmiany jakiś starszy poziom, żeby zobaczyć, że jak dostaniemy trochę tych monet, żebyśmy zaczęli, co odblokowują te monety, bo oni dalej nie odblokowali nam zabawek, nie? No, żadnych. Byłoby fajnie. To co, tutaj mamy coś na domek z basenem? Bierzemy, czy tu srebrny domek? Zobaczmy. Co to był za plac? Gol! Może trzeba strzelić piłko do bramki? Dostarcz żółwia i nie stłucz wazy. Co to jest waza? Waza jest, o Jezu. Widzę tę wazę. Ona jest... Na stoliku. Tak, czyli co? Gol, dostarcz żółwia i nie zbij wazę. Zobaczmy, czy uda nam się zrobić to. Żeby zaliczyć trochę tych żetonów. Najpierw trzeba wazę wynieść. No, a jeżeli w ogóle da się ją w ogóle wziąć? Zobacz, waza jest nie do wzięcia. Ona jest... Ta, rozumiem, że to jest ta zielona na środku, na moim stoliku, tak? Prawdopodobnie tak. A potem można zaliczyć już na brąz nawet, żeby tylko zaliczyć zadanie, więc spoko. I musimy wszystko wrzucić do środka. O kurczę, i gol. Ale teraz tam jest piłka, więc może tą piłką trzeba dorzucić do bramki, tę piłkę. Pewnie tak. No dobra, to zaczynam od łóżka? Może być. To zaczynam od łóżka. Znaczy ja bym zaczęła od wazy w sumie, żeby ją wynieść. Ale... Tam, żeby nie podpuść. Pytanie, czy się da? No, żółw już biegnie. Sprawdzić, czy się da. Uwaga, dobra, czekaj. Łapaj. O. Cupałaś, masz. Teraz połóż... Dokładnie o to chodziło. Dobra, rozpocznij zadanie ponownie. Rozpocznij ponownie. Spróbuj jeszcze raz, czyli waza da się wziąć. Okej, waza da się wziąć, to najważniejsze. Dobra, jedziemy. Nie, no może się uda zrobić to dzięki temu. A potem jeszcze dostarcz żółwia i gol, tak? O kurczę. Czekaj. Wziąłem? Jaka ta waza jest delikatna. No raczej. Dobra, to kitrać wazę. Będzie gol? Yeah. Gol! To co, bierzemy stolik, czy co? Ten żółw, jak go dostarczyć? Wzięłaś go? Wzięłam go, dostarczmy żółwia. Dostarczmy tego cholernego żółwia od razu na początek. Jedziesz żółw. Dobra. Pytanie, czy żółw tam się zakleszczy, czy jednak... No, dobra. Jakoś tam został. Stolik? Może być. Ale mogę zmienić sama. Ale to szybciej będzie, jak będziemy razem jechać. No dajesz stolik, dajesz. On tu zostanie trochę ten żółw, może go trzeba łóżkiem przytrzepać. Mówisz? Nie wiem. Łóżko i tak trzeba wynieść. Dobra, to idziemy z łóżkiem. Sru. Nie przez okno, rozumiem, tylko klasycznie. Dobra, idziesz pierwsza. Którędy chcesz? Tędy. Tędy? Damy radę tędy? Damy radę. No, powiem Albo ci. Nie. Dobra, wracamy czekaj. Do okna chyba. No, to puściłaś. Nie wiem, idziemy drugą stroną w takim razie. Tu jeszcze jest sofa. O rany. Tutaj nie musimy się za bardzo... Czekaj, bo był gol, nie spłucz wazy i dostarcz żółwia. Czyli zrobiliśmy wszystkie dodatkowe rzeczy. No, poza wazą. Rzucamy łóżko. Na żółwia! Na Blastoisa. Musimy zrobić na szybko, skoro już to zrobiliśmy. O, żółw uciekł. Ale tak mam zaliczone. Jest. Dobra. Ale żółwia nie mamy. To. A nie, żółw się zaliczył na początku. Znaczy wystarczyło go tylko wrzucić, żółw nie ugryzł. Wydaje mi się, że mamy chyba wszystko... A nie, wazon no nie oszczędziliśmy. Nie mamy. Tak. Wazon chyba będzie został oszczędzony, ale... Gol, dostarcz żółwia jest. Czyli tak, wystarczy raz wnieść żółwia i już tak, jest tam. Tak, więc zaliczone. Git. Dobra, mamy to. Możemy jeszcze spróbować jedną rzecz zrobić. Zobaczyć, gdzie jeszcze są jakie wyzwania. Zobaczyć dom z basenem. Masz już wystarczająco domów, by wydać się w salonie automatów do gry w Pac-More. Wow. Nie spędź całego dnia gapiąc się w ekrany, mózg ci od tego zgnije. Lino skoczek. O kurde.
minigry. A to jest salon automatów. To jedziemy sprawdzić. No tak. Odblokowało się dopiero od 6, czy może od 5 monet. Zobaczmy, co to jest. Patrz, są jakieś dodatkowe gry. Co to jest? Zobaczmy. Czy gra w grze, minigry do odblokowania jeszcze. O nie! To są wyzwania. Dawaj, musimy przenieść sofę razem. Pewnie przez... A, i dlatego lina skoczek. Widzisz pierwsza? Uważaj! Uważaj! Już spadasz? Dobra. To spokojnie. Spokojnie. O Jezu, o nie, to jest... To jest najgorsze. No, dawaj, dawaj. Powoli. Ty, ale wiesz, jak to potrafi wyćwiczyć potem w przyszłości nas? Jezu, i przez całe to mamy to przenieść? Tak. Uważaj. Pamiętaj, że... Ciekawe, czy da się zaskoczyć tutaj. Że zrzucić to niżej, nie? Ale nie będę chyba testował. Idziemy, idziemy, idziemy. Konkretnie idziemy. Dobra, spoko, spoko. Bo tu jednocześnie możemy się też przez przypadek zepchnąć, także to jest... Ciekawy challenge. Jeszcze aż z wrażenia wyplułem z siebie suchara. Ej, jak my się tu wyćwiczymy, to potem będziemy przenosić przez największe przeszkody. Tylko... O, dobrze. Jest na razie nieźle. Mamy minutę na zegarku. Z czterech. Uuu! Ja nie wiem, jak ty możesz tak spokojnie przeżywać ten rzut. Jaki rzut? Ten challenge. W ogóle ani słowa, nic, nie mówisz. No ale ja po prostu idę, no. Patrzę, co mamy robić, Jezu, i idę. Jezu. Ja nie muszę ciągle gadać. No, dlatego nie prowadzisz kanału na YouTubie, no. O Jezu, to się jeszcze dobudowuje? O Boże. Poczekaj, to musi... Nie! Stop! Wracaj! Wracaj! Nie mam jak! Dobra, to idziemy tak, okej, okay, idziemy tak. Może się uda. Czekaj, jestem. Może nawet... Nie! Pytanie, czy to od początku... No nie! Czy ty widzisz, że to trzeba od początku całość? Masakra. To jest najgorsza część tego. Chcesz od początku... Chcesz iść pierwszy teraz? Mogę. Ale od początku to jest już... Chcesz iść z tyłu na początku? Ale nie mogę wskoczyć. No bo to nie jest taki... Okej. Okay. To jest sposób. To jest sposób, okej. A jak ty spadniesz, to co się stanie? O nie, ale przecież to jest... O mój Boże. No. O mój Boże. Chyba zaczęłaś się spieszyć. Chyba zaczęłaś się spieszyć, bo teraz... Zaklinowałam się. Skacz. No, skacz. A puść. Jak wrócisz, to przynajmniej oszczędzimy mebel. Ja przejdę na drugą stronę. O, mogłem tak zrobić, mogłem oszczędzić mebel. Widzisz, jak coś będziemy spadać, to trzeba oszczędzić mebel przede wszystkim. Czyli w razie co jedno z nas musi spadać. Tak, ale dlaczego? Na przykład ja. Tak ci dobrze szło do tej pory, a teraz spadasz przy pierwszej okazji. Pójdźcie. No bo kazałeś mi gadać, no i no, no. Ja poczekam, aż przyjdziesz, ale dobra, to są challenge na jakieś chyba stalowe nerwy. Co ty chciałaś tym uzyskać? Chciałam to złapać. No, ja zaraz tego no, już nie podniosę. No bo zobacz, gdzie ona jest, no. Na początku planszy. Ale mówię o kanapie. Ech. Aha. No nie dało się już tego podnieść. Ty też masz pierwsza wtedy, tak? Dobra, idziemy. Spokojnie. Jestem ciekaw, czy da się to zrzucić. Może byłoby inteligentniej, ale nie wiem, to nie spadnie tak, żebyśmy mogli to uchwycić, bo według mnie to jest błąd. Żyje? A ty? A ja? Skacz. Ciężko powiedzieć, co? Nie możesz się wbić? O! Czasami się odbija. Dobra. Dobra, jest, uratowaliśmy. O Jezus Maria, uratowaliśmy sprawę. Przestań. A jak minie, to co? Koniec challenge'a? Może wybuchniemy. Czas minął i co? A? Czyli czas może minąć kontynuowanie? Wiesz co? Nie, chyba nie chcemy. Nie, tego, to nie? Już na pewno nie na odcinku. Żebyśmy się przy was nie pogryźli, ale widzicie, że no, są to wyzwania. Nie, to jest nic ciekawego do oglądania, do grania, owszem. Chociaż nie, no jest, wiesz, to emocje, no to na live mogą być. O Jezu, lepiej nie. Dobra, to co? Jakoś jeszcze jakieś wyzwanie? Coś nam upadło w wannie nagle. Idziemy to sprawdzić.
Dobra, spróbujmy na koniec jeszcze domek z basenem. I zobaczymy, jak nam to pójdzie. Tak, już na finał? Czemu? To miało się od... Aha! Ma problem z wyłapaniem. To jest ten basen, gdzie trzeba przerzucać sobie rzeczy. Nie trzymaj pudła przez ponad... Niech wszystko zostanie suche. Przeskocz basen. Da się przeskoczyć basen? Najwyraźniej się da. Niech wszystko zostanie suche, czyli nie możemy nic umoczyć. Nierealne. Nie sądzę, żeby się nie udało zrzucić... Dobra. Tak, okay. Kotu, pilnuj łazienki. To na początku zacznijmy od... Od tego, że rzucasz... Ty jesteś już w środku, super. Rzucaj mi te rzeczy łamliwe. Kruche. Ja spróbuję je złapać. Jest jakiś challenge, żeby nic nie zepsuć. Czyli to jest... Moim zdaniem... Dobra. Musisz być bliżej. Nic nie zmoczyć, pamiętaj. Moim zdaniem te challenge nie są na to, żeby się spieszyć, tylko żeby spokojnie je zrobić. Dobra. Przede wszystkim nie możemy nic zmoczyć. To jest nasze główne zadanie. I też jak udałoby się nie zepsuć, byłoby jeszcze mega. Czy zawsze możemy sobie wyłączyć też, wiecie, te czasówki? Ty, wszystko, a wszystko co jest łamliwe może mi rzuć od razu. No teraz też ci to rzucę. No to rzuć. To jest do wzięcia w ogóle? Tak. To rzucę ty, tak? Coś, czekaj, bo tam są jeszcze łamliwe rzeczy, dlatego pytałem, czy możesz mi je rzucić. Ale patrzę gdzie? No, w tym pokoju najdalej. Za basenem jeszcze. Tu gdzieś? No, o właśnie coś pękło, słyszałem. No, ja w szybę weszłam. Aha, czyli nie ma więcej łamliwych rzeczy? Nie wiem. Ekstra. To ja przeskoczę basen. Uwaga! Ops! Pięknie. Ty, a jak przeskoczyć basen w takim wypadku? Skoro jest możliwość. Wiesz co, można się rozpędzić. Uwaga! Rozpędzam się! Jak przeskoczyć basen? A może jakoś tędy? Nie. Ciekawe. A da się tu jakoś szybciej biegać? Czy nie ma szybszego biegania? Chyba nie ma. Ale zobaczymy. Przeskocz basen. Nie ma opcji chyba na przeskoczenie. Nie no, jest musi. Skoro jest challenge, znaczy, że się da. Tylko pytanie... Jezu, ale ma strasznie krótki skok. To jak to zrobić? Może trzeba coś wrzucić? Dobra, idę do ciebie do tego łóżka. Dobra, tu jeszcze poczekaj, rzucę coś małego przy okazji. Nic mamy nie umoczyć, pamiętaj też, więc to jest kolejne zadanie. Już na spokojnie. Zamoczyliśmy. Co zamoczyliśmy? Paliska wpadła. Tak? A można zobaczyć te wszystkie te? Bo chciałem zobaczyć, czy można zobaczyć zadania. Nie można zobaczyć zadań podczas. To co, łóżko? Chodź. Łóżko. Tylko bliżej trochę basenu. Jeszcze bliżej. I rzucamy. To się nawet udało. Telewizor też jest do wyniesienia? Nie, telewizor nie jest do wyniesienia. Jest? No zobacz, a, wszystko. No to niech spada. Teraz sofa. Co to jest? To jest sofa? Jak to nazwać? Fotel. Sru. Mówisz, że coś się umoczyło? Tak. Szkoda. Da? O nie! To idziemy to wrzucić chociaż. Przy okazji, jeszcze wezmę stolik. I możemy rzeczywiście pójść i... Wiesz, masz wybór. Albo robisz, kurczę, rundkę. Tylko nie umocz się do łóżku. Co, łóżko? Czy co? Łóżko największe. Dobra, i rzut? Czy układamy? Nie, no tak układamy. Wsadzimy. Dobra. Sofa, uwaga. Hotel. Hotel. Też wciągamy, nie wrzucamy, okej. Okay. Teraz neceser. Ten mówi, że się uwalił w wodzie już. Jeden tak. Dobra. Chodź, wrzucimy ten stolik razem. Już? Zdecydowanie moim zdaniem tutaj jakby bez presji czasu wiele lepiej się tutaj gra w to. Jak człowiek nie ma tej presji, że o Jezu, muszę. Jak jest presja czasu, to jest dużo coś takiego... Szybko. Dobra, co tu jeszcze jest? Pudełko. O, sofa jeszcze jedna, to musimy nią rzucić. Chodź, potrzebujecie. Rzucę coś małego w tym czasie. Już, tylko rzucę to. I idę. Dobra. I uważaj, tylko telewizor nie wrzućmy. Przecież telewizor nie jest ważną rzeczą. Sru? Nie. Co jeszcze? Tu jeszcze jest jedna rzecz. Srebro. Mamy jeszcze... O, to musimy razem rzucić. Chodź. Okej. Okay. Złapał drugą stronę. Dobra. A tylko... Okej. Okay. Bokiem. No tutaj jakby chwytanie tych rzeczy czasami... Dobrze było. Dobrze byłaś. Złapałaś to bardzo dobrze. I obróć się teraz bokiem do basenu i rzucamy.
Bo idealnie. Okay. Nie! Pięknie. Najgorzej! Ale to trzeba wynieść. Halo. Przecież to, co wpadło do wody, resetuje się pozycja. No tak. Wiesz co, ja wywalę ten telewizor, tylko przeszkadza tu. Idę. Dobra, i rzucamy. Już moim zdaniem jest ważne, jak daleko jest. Dobra, ja spróbuję przeskoczyć. Nie ma opcji. Znaczy, nie wiem, jak to jest jak to jest możliwe. Może od czegoś się trzeba odbić? Chodź, bo taka napę trzeba wnieść. To wszystko jest? To wszystko jest chyba, tak. A, na srebro się już nie uda. Chociaż mielibyśmy szansę. Dobra. Szybciutko, szybciutko. Jeszcze tamta sofa. I jest ostatnia rzecz. Rzucajmy ją, rzucajmy nią. Kurde. No dosłownie, widzisz, gdybyśmy się spieszyli, a nie szli na easy, to mielibyśmy z tego jeszcze srebro. Ale czekaj, jakie to były wyzwania? Nie zmoczyć niczego. To się nie udało. Aha. Nie trzymać pudła i przeskoczyć basen. Czyli nic nie zrobiliśmy nic z tych nie rzeczy. Zrobiliśmy. Przeskoczyć basen. Wiesz co? Spróbujmy jeszcze raz. Ale, żeby zrobić chociaż jedną rzecz, przeskoczyć basen, mam pomysł. To może oznaczać po prostu coś mega trywialnego. Czyli idę do ciebie. Postawmy na przykład, nie wiem, stolik? Gdzieś blisko? Wiesz co, najgorzej, kurczę, z tymi... Chodzi mi o to, że postawię stolik, na przykład na stolik wejdę, a potem wejdę jeszcze na jakąś inną rzecz. Zrobię sobie większą elewację i może z tego doskoczę. Co ty próbowałeś zrobić? Skoczyć. Dobra, na przykład ze stolika. Woo! Jeszcze wyżej musi być. Uwaga, robię test, tylko musisz... No chciałam je bardziej przesunąć. Kurde. Nie jest takie proste. Co się stało? Coś mi spadł na głowę. Okej. Okay. Odnieś coś tutaj. O, 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 spokój, spokój, trzymaj, 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 dobra, uwaga, będę skakał. Uhu! Tak, i gdzie jest? Jest! No. Jest, mamy to, ale najlepsze jest to, że nie zaliczymy tego, dopóki nie zrobimy teraz całego poziomu. Także to jest ten minus. Dobrze, moi drodzy, na koniec. Zrobimy... Nie, stój, piłeczka! O, o. Czy ty pograłeś sobie piłeczką i zderzaczkiem? Piłkę? Próbuję... O, i utopiłeś. Próbuję też zobaczyć, co tu można zrobić, ale wydaje mi się, że w przyszłości rzeczywiście będą jakieś odblokowane rzeczy. Tutaj wszystko jest pozamykane. Gdybyśmy mieli coś odblokować w przyszłości. Ale jest miejsce na mosty. Tak, tu jest most przecież, nie? Więc tam będzie można dojechać. Zdecydowanie widzę, tak się że nie siłą da. Próbowałeś. Tak, brute force. Moi drodzy, to by było na tyle na nasz dzisiejszy odcinek. Przede wszystkim dajcie nam znać, czy to się ogląda, tak? Bo to na tej podstawie byśmy może chcieli... Może się dobrze gra, to wiemy. Tak, gra się dobrze, ale rzeczywiście wymaga ta gra trochę tutaj skupienia i pobawienia się, a czy pobawienia się. No jeżeli mamy gdzieś czas, to rzeczywiście da się tutaj to poogarniać na spokojnie, coś tutaj pobawić się, tylko że no, to też ta gra polega na tym, żeby zaliczać te czasy. Jak najlepiej, tak? Na te złote medale. Mamy tylko dwa złote medale, to źle wygląda. Ale poziom trudności, zresztą jak sobie sami możemy sprawdzić, jest dość wysoki. To nie jest ta gra tak lightowa, jak chociaż było Hive-Ho. Tak? Hive-Ho to była jajcarska gra. Nie, no Hive-Ho to w ogóle, no do pośmiania się mocno było. Tak, więc myślę, że takie rzeczy właśnie, te gry jak Hive-Ho lepiej będą się moim zdaniem oglądać niż... I też więcej fanów będziecie mieli z takiego oglądania gry jak w Hive-Ho. Tutaj jest więcej faktycznie potrzebne skupienia, ale no tak jak mówię, dajcie znaka jak wy to widzicie, a tymczasem jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, bo to robię dziwne manewry tą ciężarówką i cóż, widzimy się, może być jeszcze, może ty prowadzisz nim, tak, bo się zdziwiłem, że ty prowadzisz coś tu. Wyprostowałam ci jazdę. Dziękuję ci bardzo, więc zobaczymy się albo w tym odcinku, albo w innych kopach w przyszłości jeszcze, bo przynajmniej jedną grę jeszcze, czy dwie mamy na oku, które chcielibyśmy wam pokazać. Zdecydowanie polecamy Moving Out. Fajna gra, tylko trzeba mieć też trochę tu stalowych nerwów i... Nie puszczają mnie. I jakiś pomysł na wrzucanie tych mebli. Tymczasem trzymajcie się wielka piona i do zobaczyska. Cześć! Cześć!